Już weekendowo, weekend się zaczął, mamy trochę więcej czasu. I takie pytanie, które zadałem w tytule filmu: czy borówki możemy ciąć jesienią? Powiem tak, możemy ciąć, nikt nam nie zabroni, ale pamiętajmy o tym, że jest to termin najmniej wskazany, jeśli chodzi o cięcie borówek, bo zobaczcie, co się dzieje już tutaj. Może to uchwycę w kącikach. Tutaj pędów, o teraz ładnie widać. Tu już są pędy owocowe. Tu już są pąki owocowe. Czyli boróweczka powolutku już pokazuje nam, że za rok będą tu owoce. Ale do czego zmierzam? Dlaczego termin jesienny nie jest wskazany? Po prostu jest już połowa października roku 2024. Tak sobie mówię, żeby pokazać Wam i dla siebie, kiedy to ja nagrywałem swoje buróweczki. Tu akurat odmiana Duke, czyli wczesna, dlatego pokazałem, że ona już pączki ma całkiem spore. Po prostu chodzi o to, że te borówki już powolutku wchodzą w okres spoczynku, ale jednak one jeszcze rosną. Jeszcze cały czas do mniej więcej połowy listopada one rosną. To zależy też od danego roku i one po prostu, te przyrosty, które byście zrobili teraz cięcie, czy nawet wcześniej, to te przyrosty drobne, bo borówka ma tendencję do tego, że po cięciu szybciutko się odradza, odrasta. Po prostu te nowe przyrosty byłyby bardziej narażone na przemarznięcie. Dlatego nie poleca się cięcia borówek właśnie w okresie jesiennym, tylko tniemy boróweczki po ustaniu większych morozów. Czyli mniej więcej przełom lutego, marca, nawet w połowie lutego możecie zacząć już powolutku buróweczki ciąć i nie będzie problemu z tym. Zobaczcie, wyściółkowane, bardzo dobrze przygotowane już do zimy. Także teraz nie tniemy. Teraz możemy jedynie zobaczyć, co ciąć, założyć sobie, jakie cięcia wykonać, czy któreś borówki może całkiem nie usunąć, bo jakieś objawy na niej będą chorób wirusowych. Zobaczcie na innym filmiku, może pod tym filmikiem Wam pokażę linka, jak wygląda porażona wirusowo borówka, którą należałoby całkowicie się, o nawet niektórzy, gdzie nie, gdzie boróweczki, zobaczcie, wiszą. Także jeśli macie dużo borówek, to wtedy możecie nawet takie cięcia boróweczek przeprowadzić zimą, już od stycznia, w lutym też, ale to pod warunkiem, jak nie macie czasu i macie mnóstwo tych krzewów do przycięcia. Tu zobaczcie, jabłuszka podłużone już się pięknie rozkładają pod borówkami. Także i zobaczcie, jak fajnie buróweczka, różne kolory. Też ma nowe przyrosty, nie powiem, tak, gdzieś tam może troszkę za późno ją przyciąłem. Ale nic tam z tego złego nie będzie. I zobaczcie, tutaj mnóstwo jabłuszek się rozkłada i zakwasza glebę, super. Odżywia tą glebę. Jakieś tam życie się zacznie, jakieś robaczki, jakieś mikroorganizmy, być może grzybki pożyteczne, mikoryza, więc tnijcie buróweczki na przełomie lutego, marca, teraz się powstrzymajcie. Jeśli macie mnóstwo buróweczek, to możecie już zacząć to robić w styczniu. Cześć, moi drodzy.